sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. Dobry wieczór Państwu, to jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o marszu, który się odbył wczoraj, o tym, co z niego wynika i co będzie wynikało dla naszej sceny politycznej. Będziemy rozmawiać też o liczbach, bo każdy liczy po swojemu, zupełnie inne liczby wychodzą. Ale drodzy Państwo, moimi gośćmi będą później między innymi Rafał Ziemkiewicz, a także Antoni Dudek. Natomiast za chwilę rozmawiam z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS, ale wcześniej jeszcze zadamy Państwu pytanie w naszej sondzie. Czy 4 czerwca to dla Ciebie święto? Proste pytanie. Prosimy o proste odpowiedzi. A przy okazji zasubskrybujcie Państwo profil na Wieczornego Ekspresu, Super Ekspresu, na kanale, na którym nas oglądacie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Pośle. Witam serdecznie. Witam no to. No to ile? 50 tysięcy, 100, 200, 300, 500? Jest już, ktoś nawet powiedział z Platformy, że 800 bodajże dzisiaj, więc rośnie, a w PiSie chyba maleje, bo niektórzy mówią, że a to tam porażka, mniejsze niż najmniejsze marsze niepodległości, za chwilę. Takie powiedzenie kiedyś było, że prawda jest po środku. To chyba niedobre powiedzenie, bo ona gdzieś tam jest, ale skrajności... A to wie pan, co trzeba zrobić w takim razie? Podkręcić w jedną stronę, czyli ci, co bardziej podkręcą, bo to rzeczywiście w przypadku demonstracji tak jest, dlatego jedni strasznie zawyżają, drudzy zaniżają, bo wszyscy uważają, że prawda będzie po środku. No ja patrzę na to, bo to nie jest tak, milion, to jest ja matematycznie, to jest, jeżeli na jednym metrze, tylko to jest luźne ustawienie, to jest tysiąc na tysiąc, czyli to jest kilometr w kwadracie. Liczył pan to? Nie, kilometr w kwadracie to jest milion, tysiąc tysięcy, no tysiąc metrów, tysiąc metrów, tak sobie obrazowo. I stadiony. Jeżeli ma stadion 50 tysięcy, no to są, to jest, czy takie cztery stadiony, bo ta ulica była wypełniona, to można mówić, że 1 800 000, 500, ktoś powie 50, no na pewno nie było mało tych ludzi, to jest na pewno można powiedzieć, ale ja to szacuję gdzieś ponad 100, 200 w tych granicach, ale nie 500, po prostu, bo 100 tysięcy, 200 tysięcy to są cztery wypełnione stadiony 50-tysięczne, ale to nie jest problem, o tym nawet nie warto języka strzębić, i się, bo oni będą wyolbrzymiać i się podniecać, a ja będę hamował, to stara metoda i w odwrotnej sytuacji byłoby vice versa. Wiemy to. No dobra, panie pośle, ale była to bardzo duża demonstracja. Tak, to jest... Udało się Tuskowi rzeczywiście ściągnąć naprawdę bardzo dużo ludzi, nawet uwzględniając, że ściągnięto, to zwieziono autokarami aparat Platformy, że tam przyjechał cały Wilanów, Białołęka, to mimo tego była to bardzo duża demonstracja. Wydaje mi się, że dużo większa niż marsze papieskie, które były bardzo... No, powiedzmy, że pewnie raczej elektorat PiS-u w nich maszerował niż Platformy Obywatelskiej. Szczerze mówiąc, tamta strona przyciągnęła więcej na swoje demonstracje. Nie czuje pan niepokoju z tym związanego? Nie, nie czuję niepokoju. Uważam, że to jest dowód też, paradoksalnie, o czym niektórzy nie mówią, że demokracja ma się świetnie. No i w ramach tej demonstracji... Proszę bardzo, każdy demonstruje, spotyka się, wolność... Spory dotyczą czasami formy tych demonstracji i tego, co im towarzyszy, bo to jest bardzo niepokojące. Ale panie pośle, jak zaraz w ramach tej demonstracji, jeżeli wyniki demonstracji przeniosą się na wyniki wyborczej, to w ramach tej kwitnącej demokracji stracicie to władzę. Nie tak, ja myślę, nie jestem jakimś ekspertem od PR-u i od takich badań, ale myślę, że to nie jest tak, że demonstracja duża i ludzie zaczynają inaczej myśleć. To nie o to, bardziej wydarzenia różne, obserwacje i doświadczenia osobiste wpływają na poglądy ludzi, ale mamy dość stabilną tą scenę i tutaj, a poza tym bać się, tylko słabi się boją. My mamy swój program i ja myślę, że urna jest najważniejsza, natomiast sukcesem Tuska było to, że tutaj jednak trochę, nie powiem, że upokorzył, ale to był on. I ta reszta, czyli jednak te wydarzenia ostatnich dni i ta presja wywołała, że w cieniu, no na tej platformie widzieliśmy polityków innych partii, ale oni byli, a więc Donalda to jest sukces osobisty, on chce być tym liderem. Tu niektórzy, będzie pan miał Rafała Ziemkiewicza, to też się do tego odniesie, jak to jest skomentowane, bo to jest czasami trochę taka bardziej subtelna gra, ale samo... Defilada mówię, odbyła się ta demonstracja i myślę, smutne było tylko to, to co widziałem przynajmniej, to niektóre towarzyszące wypowiedzi, a zwłaszcza dzieci mnie przeraziły, bo w telewizji widziałem te dzieci, PiS do piekła.
I jeżeli tutaj widziałem pytanie, czy Tusk dzieli naród, to ja bym przywołał jedno powiedzenie, ale szaty anioła czy jagnięcia ubrany człowiek, który, cytuję, nazwał nas, i pan też tutaj zaprosił, wcielone zło. I słucham, obserwuję też, bo trzeba obserwować konkurencję, jak on mówi do ludzi, jakich używa sformułowań bardzo mocno, bo to po twarzy widać, co się w głowie jarzy, więc na pewno nie jest aniołem pokoju. To raczej zarzewie konfliktu i myślę, robi to inteligentnie, z wyrafinowaniem, z premedytacją. Bardzo, bardzo erystycznie to rozgrywa. Natomiast pytanie, czy większość społeczeństwa da się na to nabrać, bo te wszystkie programy teraz zamienił się w wielkiego socjalistę. No. Ja poglądy miałem niezmienne od wielu, wielu lat. I jaka jest wiarygodność kogoś, kto przez 8 lat można wszystko sprawdzić? Ja nawet prowokacyjnie mówię, jak jestem na spotkaniach i powiem to tutaj też, nie wierzcie politykom. Nie wierzcie mnie, od siebie zacznę. Nie wierzcie liderom wszystkich partii. Macie rozum, wystarczy kliknąć, sprawdzić. Sprawdzić, kto co robił. Bo mówić, tak zwany bajer, to mamy opanowany. Zaraz przyjdą inni i będą tak samo mówić, wie pan, każdy w swoją stronę, każdy orze jak może. Natomiast się liczą fakty. I kończąc, powiem, że tak polityk się sprawdza wtedy, kiedy ma władzę. A żołnierz nie sprawdza się w koszarach ani na poligonie, tylko na froncie. Proste? Pan, panie pośle, nawiązał do tego zaproszenia. To nie zaproszenie, tylko przestroga przed imprezą wyborczą, że można czasami przeimprezować i tak i potem zostać w tym na dłuższy czas, jak wszyscy będą bawić się ostro tylko i wyłącznie w kampanię wyborczą, bo to ostatecznie też rodzaj ostrej zabawy. No właśnie, panie pośle, pan stwierdził, że Donald Tusk polaryzuje, dzieli Polaków, gra bardzo ostro. Czy to mu służy politycznie? Pokaże to wynik wyborczy. Myślę, że nie. I cała nasza też tutaj bardzo ważna odpowiedzialność jest, również dziennikarzy, żeby jednak obiektywizować przekaz. Bo pytanie jest proste. No. Ludzie patrzą wbrew temu, wczorajsza manifestacja, co można zauważyć. Moim zdaniem słabością było to, że oni ciągle mówią o wolności, ciągle mówią o praworządności, a do mnie wielu ludzi, no może nie wszyscy, ale spora grupa mówi, ty weź powiedz tym swoim kolesiom tutaj w Warszawie, że ja tą praworządność do gara nie włożę. Ludzie patrzą problemami codziennego dnia. Mieszkanie to jest problem, praca, ceny, inflacja, wypoczynek, leczenie, wykształcenie, tym żyją ludzie. Tak? To dlaczego wy przez ostatni czas konsekwentnie, sumiennie mówię, wy jako Zjednoczona Prawica... Tak, dobrze pan to mówi, bo ja poszedł kategorią... Okej, okay, no, szerokiego obozu, zresztą chyba pan, to nie zauważyłem, żeby pan był szczególnym fajterem w tych bratobójczych walkach na prawicy. Dlaczego, kiedy macie ostatnio trochę rzeczy, którymi się tam możecie w miarę pochwalić. Inflacja spada, jakaś tam produkcja rośnie z 13, 14. Trochę osób dostało zwroty podatkowe z PIT-u z Polskiego Ładu. Czym się PiS zajmował w ostatnim czasie? Pompowaniem Donalda Tuska. Komisja politycy prawicy prawie nie kryli, że to komisja dla Donalda Tuska niektórzy. Gdzieś tam Tomasz Liszt coś powiedział, wiadomo, że on bredzi od dawna, trzeba było spot wypuścić. Co druga wypowiedź wszędzie o Donaldzie Tusku. W mediach prawicowych, szczerze, też wszędzie, gdzie się nie włączy Donald Tusk. Polska prawica pompuje i PiS Donalda Tuska, jakby Tusk jej płacił prawie, że. Jest akcja i jest reakcja. I jakie pytanie, taka odpowiedź. Jaka choroba, takie lekarstwo. To inaczej mówiąc, tańczycie jak wam tu zagra. Taniec śmierci, już na to nie patrzę. Ale proszę, jak wam ale, tu proszę, zagra. Ale proszę sprawdzić. No, uważam, bo pytanie, po co w ogóle ten temat został wywołany? Byłem w innym programie 2 dni temu i takie pytanie postawiliśmy w tym programie. Gdyby nie doszło do tej strasznej wojny i ataku na Kijów z tym całym w tamtym roku, bo temat wpływów rosyjskich, on wszyscy wiedzieli, przecież oni, Sowieci, komuniści, Rosja, przecież nie bądźmy naiwni. Na całym świecie cały czas było to prowadzone wobec wszystkich rządów. Od 1989 roku, jak się tak mówi, to nikt naiwny nie jest, ale to było gdzieś tak, tam jakiś szpieg, tam jakaś sprawa. Teraz, kiedy wybuchła wojna, świat się przekonał, że to nie tylko armaty sowieckie, to również wpływ na wybory amerykańskie i
polityczny kontekst i nas oskarżono. To Donald Tusk mówił o tej komisji. Ja odczytuję to wszystko jako odpowiedź, jako reakcję. Chcesz się dowiedzieć? To proszę bardzo. No to przecież pan kamerki. To przecież pan potwierdził to, o czym mówiłem. No, że? No Tusk wam zagrał melodię, a wygracie pompując go. No nie można, wie pan, jeżeli jest publiczny, jest lider niekwestionowany, bo nikt nie odmówi, że wrócił, zasmucił czy pobudził, bo różne są na ten temat opinie, że ten Tusk jest taki, siaki i owaki, ale no Donald jest tym liderem i on prowadzi to całe towarzystwo, no to my nie możemy też nie reagować. Mówimy, sprawdzam. Teraz prezydent powiedział, sprawdzam. Dlatego powiedziałem przed chwilą w tym programie, nie wierzcie, tylko sprawdźcie. Sprawdźcie Tuska, co mówił i co robił. Sprawdźcie, my sprawdzamy. Powiedział, to my prorosyjscy, proszę do kamerki. Ja też mogę pójść do kamerki, pan. Każdy może pójść. A czego się boi? Kto broi, ten się boi. Dobre powiedzenie? Dobre, ale na złodzieju czapka gorę. Ale czy pana zdaniem koncentrowanie się na Tusku i na Platformie przez PiS to jest najlepsza droga do skutecznej kampanii wyborczej, abstrahując od tego, czy jest to zdrowe społecznie? To jest bardzo dobre... Nakręcanie tej wojny z obydwu stron. W tym jest pewna inteligentna podpowiedź w tym pytaniu. Oczywiście ograniczanie tak, jest się, to pytanie, jest pewna, to nawet jest, może to, być, jest to pytanie z sugestią. To może być tak, to może być pewna nawet pułapka, żeby też nie, bo lepsza zła sława niż żadna. Krytykując kogoś, lansujemy kogoś. Przecież tak, dobro jest ciche, schowane, spokojne, niewidoczne, a zło, zwłaszcza ucieleśnione, bo on mówi o nas wcielone zło, a jaki on baranek? Więc tu pan ma rację. Uważam, że tu bardzo ważna jest też roztropność i pewna mądrość, żebyśmy się nie ograniczyli, nie dali sprowadzić, bo ważne, kto narzuca narrację w polityce. Okej, zgadzam się z panem. Natomiast my, to nie jest tak, że tylko tym Tuskiem żyjemy. Spokojnie. Mieliśmy konferencję... Nie, no jest jeszcze Borys Budka, Szymon Hołownia, Kosiniak-Kamysz, szereg innych postaci z Platformy. Te pytania i to myślenie jest ważne i trzeba tutaj bardzo uważać, żeby nie zrobić błędu. Natomiast myślę, że robimy bardzo dużo konkretami, pokazując, co robiliśmy. Mhm. I można mówić różne rzeczy o nas. Nie bez racji, bo też nie aniołki jesteśmy. Mamy swoje, nie widać za uszami. Nie ma idealnych ludzi, idealnych partii, idealnego świata. Natomiast mamy skuteczność. Nie wszystko nam wyszło. Nie udały się nam mieszkania. Nie będę mówił o tym, co się nam nie udało. Ale zmieniliśmy i przebudowaliśmy scenę polityczną. Tak dalece, że dzisiaj liberałowie, dzisiaj to słowo, niech pan zobaczy, wszyscy się wyrzekają. O tym Balcerowicz ciekawe rzeczy powiedział. Się i wymsknęło im, prawda? No bo gdzie jest wolny rynek? Gdzie są ci, którzy mówili, masz dzieci, to za nie płać, którzy nie dawali... Ja tutaj powiem jeden przykład konkretny. Jak dbała o polskie rodziny i ile dawała rodzinom polskim Platforma, kiedy miała władzę, to jest dzisiaj funkcjonujący zasiłek rodzinny. 94 zł, 125 zł na dziecko, przy dochodzie 672 i dzisiaj on, jedno jeszcze bardzo ważna rzecz, myślałem co tu powiedzieć, to powiem. Proszę Państwa, przysłuchajcie się. Na spotkaniach pani Leszczyna, Hennig-Kloska załamują ręce. Katastrofalny stan finansów publicznych. Mówią tak? Katastrofa. Drugi budżet. Będą pokolenia spłacać, tak? Więc jest katastrofa. To mówią? No mówią. Tak. A jednocześnie, uwaga, a jednocześnie nie 2%, 0%, nie 800 za... O teraz i najciekawszy hit, 72 tysiące, bo on się pomylił, 6 tysięcy miesięcznie razy 12, to jest 70. O 70, od 30, ponad 40 tysięcy podnoszą kwotę wolną, a to nie wszyscy muszą wiedzieć. Proszę Państwa, to jest prawie 40 miliardów złotych. Mówią, że jest katastrofa, a idą po sznurku. Pan mówi, że my idziemy za Tuskiem, a oni idą narracją, bo myśmy zmienili politykę państwa w kierunku bardziej prorodzinnej. Niezależnie od różnych niedociągnięć, czy nawet błędów, czy różnych sytuacji. I to jest bezdyskusyjne. I chcę w kampanii to powiedzieć i każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, jak on dbał o moją rodzinę, oni i jak teraz. I sprawiedliwa ocena, jeżeli będzie to sprawiedliwa ocena, umiarkowanym optymistą jestem i spokojny o wynik wyborów. Panie pośle, takie wydarzenie jak to, z którym mieliśmy do czynienia wczoraj, przepraszam,
czyli wielka demonstracja, to jest mobilizacja elektoratu. Coś bardzo ważnego przed wyborami. Bardzo ważne też, kto kiedy to zrobi skutecznie, to będzie miało bardzo istotny wpływ na wynik wyborów. Można powiedzieć, że Donald Tusk właśnie dokonał tego kulminacyjnego momentu mobilizacji swojego elektoratu. Pytanie, czy będzie to powiększał, czy się rozluzi. Czy wy przewidujecie taki moment kulminacji albo po prostu takiej mobilizacji, czegoś takiego, co poruszy waszym elektoratem? Wydaje się, że trochę taką sprawą miała być obrona Jana Pawła II, ale po prostu wydarzyła się za wcześnie przed wyborami. Teraz patrzę na to czysto z perspektywy taktyki politycznej. To już trochę wygasa, prawda? To bardzo ważne, trudne pytanie. Może wy byście mieli taką swoją demonstrację? Nie wiem, czy coś takiego będzie zrobione, bo nie jestem w gremiach kierowniczych. Proszę, pierwszy pomysł z brzegu 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Są obchody państwowe, duża... Być może, na pewno okazje są i jest możliwość takiej demonstracji, może marszu poparcia, bo to wszyscy tak pięknie tu w obronie demokracji, bo można różną narrację zbudować. Ale ja jeszcze raz powiem... Ale potem będą liczyć demonstrantów, będziecie mieli mniejszy. Ja tego nie przeceniam. Nie chciałbym, chcę unikać tego takiego zjadliwego, takiego kąśliwego, takiego narracyjnego, poprawnego politycznie, żeby to wszystko nicować, obracać i pomniejszać. Ale jest powiedzenie, te przysłowia są bardzo dobre. Widać po twarzy, co się w głowie waży. I jeszcze więcej, wielokroć, bo to trzeba powiedzieć chyba tak, oglądało to, niż było w Warszawie, w telewizorach, twarze tych ludzi. Owszem, były radosne wypowiedzi, nagrane tam, wybrane czy inne przebrane, ale wydaje mi się, że nie było, jak to się mówi, szału, jak to mówi młodzież. Zaczął ten Wałęsa, jak zaczął się chwalić, no to w ogóle był moment znamienny. Wystąpienia moim zdaniem też nie było rewelacyjne i nie widziałem tego euforii i entuzjazmu. Nie przekonał pan Lech Wałęsa swoim przemówieniem? To jest już... ale zostawmy prezydenta, wiadomo, cały Wałęsa jaki jest, to było ryzyko go wpuścić. No, zaczął się chwalić tak niemiłosiernie, że ludzie już zaczęli buczeć. No to był niewypał na początku, ale nie wyzłośliwiajmy się. No tak jest, jak jest. Natomiast myślę, że jednak po tych twarzach było widać, że nie było euforii. Ciągłe mówienie o wolności, jaki zły jest PiS, ludzie czują też przez rękę, bo nie. No ale to było wiadomo, że oni to będą mówić. No tak, ale czy to jest nowe paliwo, czy to jest coś nowego? Mnie się wydaje, że i my musimy też obudzić. Polacy oczekują nowego otwarcia, wizji. My zapewniamy jedno, kontynuację polityki prospołecznej, dajemy konkretne propozycje. Można się z tego śmiać, ktoś powie autostrady, ale proszę bardzo, leki, autostrady i te 800 zł. Ale wiedzą, co po nas się można spodziewać, a oni jaki mają program? No oni was za bardzo nie lubią i to jest ich główną częścią programu. 8 gwiazdek. Tak, ale badania pokazują, ludzie oczekują od polityków, że dadzą im tego, czego oczekują. Tak. Elektorat wasz z badań wynika, że oczekuje przede wszystkim dwóch rzeczy. Socjału, czy powiedzmy rozmaitych rzeczy związanych z finansami, z gospodarką, raczej takiej gospodarki redystrybucyjnej, nazwijmy to, niż liberalnej, a zarazem bezpieczeństwa. Daliście już dość dawno, dość sporo ludziom, już to mają. Równocześnie mieliście trochę inflacji, a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wojna się odwróciła 1000 kilometrów, a nawet dużo dalej od polskich granic, więc już ludzie się tak nie boją. Natomiast ta oferta niechęci do PiS-u, na którą też troszeczkę w różnych momentach zapracowaliście, nie da się ukryć, i jest bardzo sprawnie wdrażana przez drugą stronę w tym momencie. Można powiedzieć, że odpowiada bieżącemu popytowi i niedosytowi. To jest pułapka, w której się trochę znajdujecie. Wasz elektorat jest wykarmiony, zadowolony, trochę rozleniwiony, a jeszcze poczuł się bezpiecznie, a elektorat Tuska jest żądny zemsty i obrażania krwi i tak dalej, i tak dalej. Bogu świeczkę, diabłu ogarek, zemsty, dobrze pan powiedział, a jest napisane w piśmie, pomstę zostawcie mnie, mówi pan. Panie Donaldzie, niech pan o tym pamięta. On mówi o rozliczeniu, nie chcemy zemsty, ale jednak działania i wypowiedzi wielu ludzi i tolerowanie pewnych spraw, zwrócę uwagę na może szczegóły, ale jeżeli prominentny polityk jeździ cały czas i ma te gwiazdki, PiS, wiemy o co chodzi, i nie spotyka się z żadną uwagą albo ze strony partii. U nas też się zdarzają, ale u nas, jeżeli ktoś przegnie, to jednak
powinien być napomniany. Tu chodzi o to, żebyśmy gasili. No, bo to też różnie z tym bywało, tak bądźmy sobie szczerze. Ja mówię, dobrze, jeżeli coś złego, proszę o tym mówić, ale to jest moim zdaniem narracja. A co do tego, że to trafia na podatny grunt, przecież nie ukrywajmy, całe 8 lat właściwie w ostatnim okresie to już w ogóle mieliśmy pod górkę. 3 potężne, no nie od nas należne, COVID, potężny. Każda władza, która rządzi w szykowidzie, musiałaby, wie pan, na głowie stawać. I to były ogromne pieniądze, ponad 200 miliardów. To był inflacyjny impuls, ten wewnętrzny. A oni krzyczeli wtedy, proszę sprawdzić. Ja ciągle mówię, sprawdźcie, zobaczcie, co mówili wtedy oni. Mało, wolno, więcej, tak mówili. 200 z PFR-u poszło miliardów złotych na to. To jest jedna rzecz. Wojna. Zaskoczenie ogromne. Zachęcam, to nie moja bajka, Zbyszek Zaborowski, były poseł SLD. Wywiad plusie minusie. Przeczytajcie, jak on ocenia. Myślę, że dość obiektywnie mówi, co zostawiono, jaką armię zostawiono, jakie wojsko zostawiono. To, że my za mocno się trochę pochwaliliśmy, bo system jest budowany obrony. To prawda. Ale oczekuję i chcę uczciwej, surowej, ale sprawiedliwej oceny. I ocena jest porównaniem. Oni i my. Kto jest bardziej wiarygodny? Co zostawili? Kto wziął za rogi byka i podniósł? To był drugi cios. Mówię wojna. Z wszystkimi konsekwencjami. Ukraińcy. Mam 9 Ukraińców, 2 siostry i córeczki ich. Ile wydajemy na tych Ukraińców? Pana ja mam pod moją opieką, tak, mogę tak powiedzieć, w moim mieszkaniu, które im udostępniłem. Ale to jest wszystko, jakie wysiłki robimy. I trzeci, najbardziej straszny. I to niestety trzeba powiedzieć głośno. Sabotaż, dywersja w Brukseli. Dobra, gdyby ponad podziałami powiedzieli tak, my się z nimi policzymy przy urnie w październiku. Panie Timmermans, Ursula von der Leyen, daj te pieniądze. Jest wojna, potrzebujemy tych pieniędzy. One by już tu leżały, rozumie pan? Ale oni rezolucję, Biedroń mówi nie dawać. Trzaskowski powiedział, jestem dobrej myśli, że będą nowe warunki postawione Polsce. Powiedział tak? I co? Cisza. Niech pan coś odpowie. Dobra, na to pytanie. Jak jesteśmy, to jest sabotaż. Odpowiem panu, co Bruksela odpowiada. Dzisiaj ja mówię o Polakach, bo oni są, ja nie odbieram polskości, ale to są działania na szkodę państwa. Przeskoczymy do Brukseli na chwilę. Tak. Dzisiaj TSUE uznało, skrótu nie muszę rozwijać, bo to już jeden z największych, najbardziej znanych skrótowców w Polsce. Dzisiaj TSUE uznało, że nasza reforma sądownictwa jest niezgodna z unijnym prawem. Kolejny rozdział wojny. Postrzega pan to jako element, koreluje to pan z momentem wyborczym, kampanii i tak dalej, czy sądzi pan, że to przypadkowe orzeczenie? Się trochę zdenerwowałem, bo to są takie tematy, proszę pana. Proszę pana, tak, tak. Platforma Obywatelska i Donald Tusk ma sprzymierzeńców w czołowych gremiach europejskich i chcą te wybory wygrać, korzystając z pomocy ich. Obca ręka. To czarnowictwo, ktoś powie. No tak, to jest, były wypowiedzi nawet. Życzenia dla Donalda. Donald, mam nadzieję. I nie jest wcale tajemnicą, to jest hipoteza, ale sprawdźcie to. Jeszcze raz, cały czas powtarzam, sprawdźcie. Bo każdy sobie rzepkę skrobie, każdy orze jak może. Sprawdźcie, co kto mówił, co kto robił. I to, że jest dywersja i że polscy europosłowie z opozycji w Parlamencie Europejskim zabiegają i nawet mówią, wygramy, forsa będzie. Tak, proszę pana, to jest, oni mówią o zagrożonych wyborach demokratycznych, to my powinniśmy mówić, bo wybory powinno być polską ręką, w polskiej urnie i u nas w Polsce rozstrzygnięte. A każda ingerencja z zewnątrz, obojętnie czyja, to jest uderzenie w czuły punkt. Obce mocarstwa, motęgi nieraz decydowały o naszej sprawie. I to nie mogę im tego, chciałem powiedzieć, wybaczyć, ale mam o to ogromny żal i mówię o tym, a jak ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi. Dobra, to jeszcze jeden aspekt. To jest straszne. Wczorajszego marszu, że... Niemiecki europoseł nigdy, proszę pana, by tak nie zrobił, czy innej nacji. Byłem w Europarlamencie. Oni tak. Oni ein Volk, ein Reich. A my, nie wiem co, jakiś syndrom jest. Tu się policzmy, no, ale nie tam. Ale chyba pan nie chce, żeby... Nie wykorzystujmy. Chyba pan nie chce, żeby polscy posłowie mówili ein Volk, ein Reich i te inne sprawy. Mówię to z gorzką nutą, bo proszę pana, Niemcy, wiadomo, panie... Niemcy, ale proszę pana, oni, co by nie mówić, tam rąsia w rąsie. A my... Oni emigrantów wpuścili, my nie wpuściliśmy. Panie pośle, ale zostawmy to na chwilę.
koalicjant. Wczoraj widzieliśmy wszystkich liderów opozycji idących w marszu. Generalnie rzecz biorąc, jest zbliżenie, można powiedzieć, że jest zbliżenie liderów opozycyjnych. Można powiedzieć, że wszystkich Tusk wziął za twarz. Jak na to nie patrzeć, to chyba utrudnia perspektywy koalicyjne po wyborach Prawa i Sprawiedliwości. Dodajmy do tego, że Konfederacja, potencjalny koalicjant, ma bardzo poważny wewnętrzny problem, już nie wnikając w tą obyczajówkę, bo nie wiadomo jak było. A do tego jeszcze coraz więcej się mówi, że ma tam dość istotne wpływy Roman Giertych. W związku z czym wszystko wskazuje na to, że nie będziecie mieli zdolności koalicyjnej, a jak nie będziecie mieli zdolności koalicyjnej, to prawdopodobnie nie będziecie rządzić, bo jest małe prawdopodobieństwo, że zdobędziecie samodzielnie przewagę. Niezależnie od tego, rozmawiacie z PSL-em, a Hołownia Mazowskiej... Jednak najbardziej pewny, spokojny byłby, muszę to powiedzieć, tylko nie na zasadzie, że sobie rzepkę skrobię, tylko po prostu no, wygrana, o to walczymy i będziemy o to walczyć, żeby samodzielnie zdobyć tą wieś, to wzgórze 231. To wzgórze 231 posłów. To jest bardzo trudne, bardzo trudne. Przy tych jeszcze utrudnieniach ogromnych, mówię o tych problemach, bo ja się też niesprytnie nie chcę tym zasłaniać. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że ten rząd działał w bardzo trudnych okolicznościach. Przejął, co przejął. I natrafił tej kadencji zwłaszcza. Ta wojna, COVID, no to naprawdę pod górkę, pod górkę. Ale będziemy o to walczyć. I to byłoby proste, przynajmniej wiadomo, czego. No dobra, ale to jest sytuacja, która jest... A inne konstelacje to się kroi normalnie, miszmasz, to będzie, proszę pana... No to widzi będzie... pan możliwość innej konstelacji? No ja uważam, że wodę z ogniem to jest para, proszę pana. Koła w ruch, para, buch. Wie pan to? No, ale to co przez to rozumieć? Że pojedzie, czy że się ulotni? Proszę pana, jestem pewny, że wilka ciągnie do lasu. Platforma może udawać i się maskować, nie wiem jak. Ale znam ich dobrze. Obserwowałem tyle lat. Ja mam poglądy socjalne. Tego nie ukrywam, tym się nie obnoszę, ale zawsze miałem poglądy bardziej prospołeczne. Ale w tym momencie Tusk ma bardziej socjalne poglądy od pana. Jego rozdawnictwo przekracza wszystko. Na ustach, proszę pana, ale oni, co oni naprawdę, przecież napisane jest, ja nie jestem taki, żeby wynikało, że cytuję tutaj, ale nie ten, który woła panie, panie, ale ten, który czyni wolę ojca. Nie słowa, a czyny. Tak czy nie? Więc oni pokazali swoją troskę, jak zmniejszyli, proszę pana, zasiłek pogrzebowy. Panie pośle, kto dojdzie, panu podawał przykłady. Kto dojdzie teraz do władzy, będzie musiał pójść w rozdawnictwo, żeby wygrać następne wybory. Także chyba, żeby wygrała jest samotnie Konfederacja. No proszę pana, ale nie pan, ani ja, tylko tysiące, miliony ludzi, Nowaków, Malinowskich, Kowalskich. Dobra, ale pani... Oni będą decydować o tym, proszę pana, komu uwierzyć, bo tu jest wiarygodność bardzo ważna, wiarygodność. Pan ucieka. A co, gadacie z PSL-em czy nie trochę? Widzi pan możliwość takiej koalicji? Moja próżność została połechtana. Ja jestem weteran, jestem znanym posłem, ale naprawdę nie jestem w gremiach kierowniczych. I pana pytanie, czy gadacie... Chciałbym być w takiej pozycji partii. Nie wiadomo, czy lokalnie się pan nie będzie gdzieś układał. Ja panu nie, ja mogę powiedzieć o sobie. Ja mam znakomite, niech nie przesadzajmy, ale mam bardzo dobre relacje z bardzo wieloma posłami. Pielęgnowałem te rzeczy. Pomimo wojny polsko-polskiej i koalicji, i opozycji, przez wiele lat w Sejmie będąc, dbam o to zawsze, żeby utrzymywać poprawne relacje. Nawet z oponentami z różnych partii, jak była Samoobrona też, czy nawet Lewica. Bo to jest to, co powinno być. Bo my już tak ze sobą walczymy momentami, że ze sobą nawet nie chcemy rozmawiać. Więc rozmowy, pan mówił o PSL-u, znam te osoby, zwłaszcza pana Sawickiego, Zgorzelskiego, Kosiniak-Kamysz, to są ludzie, ale nikt o tym nie rozmawia, ani oni, ani my, bo mamy jasny cel i to pytanie jest bardzo takie ślizgie, niebezpieczne nikomu w głowie. Ani mi tutaj, przyjdzie, nic nie powie. Gramy zawsze o pełną pulę. Natomiast nauczycielką historia, nauczycielką życia, w praktyce, w życiu widziałem różne rzeczy. I pan widział, i tak ci, co nas słuchają, też widzieli. Wie pan, jeżeli będzie sytuacja taka, że nie będzie żadnej możliwości, to prezydent powierza komuś i ludzie rozmawiają. W Niemczech, jak nie było możliwości, zrobili ponad wszystkim. Zna pan tę sytuację? Tak, bo państwowy interes jest najważniejszy. Śliski, niebezpieczny temat to jest inny zupełnie. A jak pan widzi sytuację wewnątrz swojej własnej formacji, szeroko pojętej, czy wewnętrzny konflikt
pana MM i pana ZZ, czyli premiera i ministra sprawiedliwości i ich środowisk politycznych, nie wykończy PiSu, jak wykończył kiedyś Platformę z SLD, konflikt Millera z Kwaśniewskim, a Platformę wycinanie rozmaitych przeciwników w rodzaju Schetyny Trzaskowska. Sprawiedliwie trzeba oddać, że ten spór, czyli różnica zdań, konflikt, niektórzy mówią, on miał podłoże na bazie konkretnych wydarzeń. Nie, on jest permanentny od początku. Ale, no ale kluczowe, te, kulminacja polegała na tym w momencie, kiedy była praworządność, Fit for 55, a więc te momenty klimatyczne i Solidarna Polska tutaj mówiła jasno, że to jest niebezpieczne, to jest nierealne, a tam to będzie szkodliwe, będzie. I prawda jest córką czasu, okazało się. Natomiast sposób i publiczne dawanie wyraz tym różnicom, to mi się nie podobało, nie podoba i nie będę tu udawał Greka, ale mój wysiłek, jeżeli mogę cokolwiek zrobić, zrobiłem, robię i będę robił, żeby właśnie tego uniknąć, bo to woda na młyn dla przeciwników. To. Nic nie ma lepszego jak podział w rodzinie. I teraz, i mówię, używam dlatego metafory, nie jestem posłem tej czy tamtej. Jestem posłem Zjednoczonej Prawicy. I PiS jest hegemonem, on rozdaje karty, natomiast każdy swoje miejsce. Chcemy, mówię tutaj w imieniu mojego środowiska, tak, związanego ze Zbyszkiem Ziobro, bo byłem tutaj cały ten czas, chcemy, żeby doszło do porozumienia i myślę, że jesteśmy w przededniu. Nikt przytomny czego innego sobie nie wyobraża. Natomiast sposób dyskusji, przysłowie, które lubi się odwoływać. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Dobra. Nie mów Matole, co się dzieje w szkole. Brudy się pierze w rodzinie, a nie na zewnątrz. No nie możemy. I te słowa, które padają, już nie będę cytował, z jednej czy z drugiej strony. Drogi panie Mateuszu, drogi panie Zbyszku, Zjednoczona Prawica. Nie podzielimy się. Jeżeli jesteśmy w takim nastroju jednoczenia, to mam dla pana trudniejsze... No rozsądek, to nie miłość. Wydanie, bardzo krótkie na koniec. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy wczoraj brali udział w marszu i także 8 gwiazdek mówili bez gwiazdek, gdyby miał pan krótko ich przekonać do siebie albo coś im powiedział, co by pan powiedział tak krótko? Do siebie? Tylko generalnie, czy do swojej formacji, co miałby pan tym osobom do powiedzenia, by pan się teraz do nich na koniec zwrócił? Tylko panie pośle, oczywiście no, uwzględniamy, że bez gwiazdek. No ja, po to co powiedziałem, żeby mieli, powiem elegancko, miejcie ograniczone zaufanie do polityków w ogóle. Macie rozum, macie swoje życie i spójrzcie na, tak jak oni nawet mówią, że, bo niektórzy prawdziwie w to wierzą, tam nawet osoby niektóre przeżywają, ja w to wierzę. To jest po prostu duża grupa ludzi. Nie zapominajmy, że pana prezydenta Duda 10,5 miliona, a po drugiej 10 i oni będą i my też będziemy. Że mamy jedno państwo i żeby każdy robił wysiłek wedle mnie, moich sąsiadów, mojej rodziny, bo też są podziały wszędzie, że mamy jednak te dzieci, bo nie mówię o tych dzieciach, ale każdy przejaw agresji i nienawiści i żeby w rodzinie się spotykali, bo ja znam wiele rodzin, że się nie spotykają z powodu PiSu albo Platformy. No to jest chore. I to jest to, co nam powinno towarzyszyć według naszych tych naprawdę, których już nie ma. Bo ja tak się zastanawiam, czy my jesteśmy dziedzicami, może to wielkie słowa, ale naprawdę Polska jest. I mamy potężny, nasze państwo, które przechodzi dobry okres, mamy dynamikę, mamy wzrosty, mamy inflację, mamy problemy, ale naprawdę nie jest w ogóle prawdą, że jest tragicznie. Powiedziałem tu z ironią, jeżeli jest tragicznie, mamy katastrofę i nie będzie komu spłacać i tak dalej, to skąd są propozycje takich pieniędzy? Pan odpowiada, że to dlatego, że trzeba wygrać wybory. No zaraz, a gdzie jest odpowiedzialność? No, a przed wyborami. Któż jest odpowiedzialny przed wyborami? Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję państwu i Tadeusz Cymański, bardzo doświadczony polityk, mówił, nie wierzcie do końca nigdy politykom, mogę tylko do tego dodać, nie wierzcie też do końca dziennikarzom. A też coś o tym wiem. Dziękuję serdecznie. Ale jeden szczegół, nie wierzcie co, natomiast sprawdzajcie. I na tej podstawie konkretów, co robili, wybierajcie. Doświadczeni rodzice mówią, zaufanie to kontrola. I tak powinno być w przypadku elektoratów. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Tadeusz Cymański. Drodzy państwo, a za chwilę dołączy do nas Rafał Ziemkiewicz, ale wcześniej przypominam państwu, że możecie zagłosować, czy przepraszam, wziąć udział w naszej ankiecie i odpowiedzieć tak lub nie, czy 4 czerwca to dla ciebie święto. No i subskrybujcie oczywiście nasz kanał. Za chwilę Rafał Ziemkiewicz.
Brawa dla Warszawy i brawa dla każdej i każdego z was, którzy dzisiaj tutaj przyjechali, by pokazać, że Polska się obudziła. By pokazać, że ludzie kochają wolność, że ludzie potrafią być szczęśliwi, kiedy są razem. Ale przede wszystkim, by pokazać, że zwyciężymy! 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 Jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia, noc i dzień, do dnia wyborów, wszędzie z wami, tam gdzie będziemy bili się o wolną Polskę, o lepszą przyszłość dla Polaków. Będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków, dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla was wszystkich. Oto idzie ta walka. Kochani policjanci, w waszych szeregach jest dużo patriotów. Czy wy widzicie, co się dzieje w Polsce? Czy widzicie, kto łamie konstytucję i prawa? I wy ich uchronicie? Wy stoicie za nimi, a nie za narodem, który pokojowo, demokratycznie chce walczyć? Już wracamy i moim kolejnym gościem jest Rafał Ziemkiewicz. Temat ten sam. Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór. Czy masz taki swój ulubiony moment wczorajszego marszu albo ulubionego bohatera? Będę złośliwy, ale wpuszczenie Lecha Wałęsy na scenę i przede wszystkim jego, no jakby powiedzieć, tłum dał mu do zrozumienia, że nie jest zainteresowany jego samochwalstwem. Musiało to Wałęsę zaboleć naprawdę i zasłużył sobie na to. Więc tutaj rzeczywiście Schadenfreude swoiste. No ale to w takim razie pochwała tego świadomości, tego politycznej, a przynajmniej estetycznej tego tłumu, czy przynajmniej jego części. No rzeczywiście, muszę powiedzieć, że tam było parę rzeczy, które mnie zaskoczyło pozytywnie. I tutaj myślę, że po tym jak grzano takie negatywne emocje przez kilka dni, a już zwłaszcza z tym wyskokiem pana Seweryna, który już pobił wszelkie rekordy, no to ja się spodziewałem, że rzeczywiście tam nie zapanują nad tłumem. To znaczy, że będzie chamstwo, agresja, wulgarność. Było trochę oczywiście, ale no, udało się jednak tego uniknąć, więc tak jakby z niepowodzeń pani Lempart i z upadku czarnych protestów wyciągnięto jakieś wnioski. I to jest zła wiadomość dla PiSu, myślę. Ja myślę, że jeśli chodzi o Seweryna, to tak z własnych doświadczeń też i zawodowych. Ja zauważyłem, że jednak ten świat artystyczny jest z reguły bardziej agresywny i głupszy niż taki przeciętny Polak, nawet bardzo zacietrzewiony politycznie. Z przykrością muszę powiedzieć, że tak, bo to są ludzie, którzy jakby bujają wśród abstraktów. Dla nich przekaz medialny jest jedyną rzeczywistością, więc jak ktoś łeb ma od rana do wieczora w tych TVN-ach, no mu to tam piorą mózg na czysto, bo to jest rzeczywiście niewiarygodne, żeby człowiek jednak o jakiejś tam kulturze osobistej, no bo pan Seweryn zakładam, wie, że Platon to nie jest proszek do prania, wie czym się różnił Chopin od Schopenhauera i straszny dziadunio do 7-letniego wnuczka nagrywa życzenia tak obrzydliwe, prawda, że ma przypier jakieś faszystowskie w duchu, że żadnych dialogów, żadnych tego, to trzeba zniszczyć do 7-letniego dziecka, a drugi idiota lis, który tam pewnie miał dostęp do jego prywatnego walla, wyciąga to i wypuszcza do publiczności szerokiej w głębokim przekonaniu, że to wspaniałe, jest cudowne, że się wszyscy zachwycą, więc to rzeczywiście pokazuje, że tam jest duży problem psychologiczny. No ale on się na tym marszu nie pokazał. Żaden kościół nie spłonął, nic nie zostało pobazgrane, prawda, nic tam nie zaatakowano nikogo fizycznie, także to jest pozytywne zaskoczenie. Ale wiesz, czy to nie jest też taka blokada, czy to nie jest taki masowy rozsądek obydwu stron, że już tamta strona wie dobrze, że jak Kościół spłonie, tak jak powiedziałeś, tak? Czyli jeżeli zaczną się dziać takie rzeczy, jak były w trakcie tych słynnych buntów Julek, to, że to jej się nie przysłuży. Że nie można pójść za daleko i że strona pisowska się już tego dość dawno nauczyła, tak? Że tam jak te demonstracje to są, to niech one sobie będą, że tam tych demonstrantów nie można za mocno pałować i tak dalej, tam za ostro traktować, bo to zaszkodzi wizerunkowi PiSu. Aż do przesady. No tak, no wiadomo. Aż do przesady, bo mówię, gdyby taka pani Adam
Romanczyk no, zachowywała się tak, jak się zachowuje, to francuski policjant by jej złamał nos, a amerykański by ją zastrzelił i nie mieliby żadnych kłopotów z tego powodu. A w Polsce jest traktowana jak zgniłe jajo, które się nosi na rękach, żeby się nie pękło, bo będzie wiadomo, co nastąpi. Rzeczywiście francuska policja zyskała taką sławę, ale najbrutalniejsza w Europie jest holenderska ponoć policja w tym momencie. No, ale to już nie chcę sobie wyobrażać, co by zrobił Holender w tej sytuacji. No. Ale nie, no rzeczywiście... Holender, przepraszam, u Holendera by nie zdążyło dojść do tej sytuacji ani nawet blisko jej. W każdym razie, no, zgadzam się z tobą, że... Jednak zauważono, że ta brutalność, zresztą widać, że PiS był na to nastawiony, tak? Że było marsz nienawiści, że cała jakby tutaj... A, to nie pozwolimy Kaczorowi. Nie, no ale że jakby cała to, jak miał być marsz przedstawiany w mediach państwowych, prawda? To było wyraźnie, że założenie właśnie wyłuskujemy z tłumu tych wszystkich najbardziej agresywnych, te wszystkie najbardziej chamskie transparenty. No mówię, troszkę się tego znalazło. Ale... Czyli to, co TVN robił w przypadku Marszu Niepodległości. Tak. Polecieli tam, gdzie byli kibole, dymili. Tylko, że tutaj jednak żadne bojówki nie atakowały tego marszu. To jest różnica. No, w Marszu Niepodległości była ustawka między ratuszem Trzaskowskiego a bandytami z jakiejś Antify, prawda, żeby doprowadzić do zamieszek. Kamery TVN-u czekały, to była cała wielka intryga. Tu czegoś takiego nie było. Natomiast być może z tymi manifestacjami jest tak, wiesz, jak z psami. No, York jest najbardziej agresywny i pyskaty, bo jest malutki. Duży pies tak nie szczeka i nie jest taki agresywny, bo ma świadomość, że jest duży. Może rzeczywiście przez fakt, że ci ludzie zobaczyli, ilu ich jest, zrobili się mniej agresywni niż w momencie, jak było ich tam 15-20 i musieli, że tak powiem, agresją nadrabiać tę frustrację, że jest ich takich niewielu. Rafale, z tego, co powiedziałeś, wynika, że... Postrzegasz to jako jednak jakiś sukces polityczny. Postrzegam to jako ilości demonstrantów. Jako wielki sukces Donalda Tuska, który jest, szczerze mówiąc, pewnym kłopotem dla opozycji jako takiej. No dobra. Bo to jest zresztą, muszę powiedzieć, że tak symetrystyczny, coraz bardziej symetrystyczny portal Gazeta.pl, który wcale się nie dziwię, że Wyborcza tam ich chciała zniszczyć, bo się jednak odłączyli od jedynie słusznej linii partii w pewnym stopniu. Zobacz, tam są teksty no, w oględnych słowach, ale i Łukasz Pawłowski, jeśli nie mylę nazwiska, socjometra, i Marcin Duma, też socjometra, nie, i Grzegorz Stroczyński, ten stary symetrysta. No jednak wyraźnie pokazują, że tak wielki sukces Tuska polegający na zmiażdżeniu tak naprawdę Hołowni, Kosiniaka, Kamysza, Czarzastego i właściwie pokazaniu, że to on jest opozycją, jest pewnym problemem, bo teraz tak, ja zresztą jestem głęboko przekonany, że ten sukces Tusk zawdzięcza PiS-owi i to nie jest błąd Jarosława Kaczyńskiego, jak niektórzy mówią, co ten Kaczyński z tą komisją, po co on to zrobił, przecież napędził frekwencję. No. Po to właśnie to zrobił. No bo Andrzej Duda mógł 3 tygodnie się zastanawiać nad tą ustawą, a potem powiedzieć, że widzi w niej takie rzeczy. Dlaczego ją zapowiedział, że podpisze natychmiast? No właśnie po to, żeby Tusk zgromadził jak najwięcej ludzi i po prostu zrealizował swoją wizję, a wizja Tuska jest, on otwarcie powiedział, będzie jedna lista i to będzie partyjna lista PO. Wszyscy inni, że tak powiem, jak w weselu Szmarzowskiego ostatnie słowo, wszyscy... Idźcie sobie, jeśli dobrze pamiętam, to tak właśnie zostało powiedziane w tym filmie. No. Czyli to jest ta teoria, że Tusk i Kaczyński pompują siebie w gruncie rzeczy nawzajem, żeby zaorać, zjeść wszystko tam, co się znajduje po środku. Nie ma, to nie jest jakieś emocje, to nie jest, bo ktoś by myślał, że tak wygląda. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Na takie haslibe niemieckie, że takie miłość o nienawiść. Nie, to, ale słuchaj, to jest racjonalne. Bo nie ma, to jest oczywiste. Nie ma ani w stosunku jednego do drugiego, ani do drugiego do pierwszego racjonalności, drugi Rafale. Nie. Tam czyste emocje. Nie. Oni się mogą nienawidzieć jeden drugiego jak wyrzodu na udzie. Natomiast jest prosta sprawa. Dopóki opozycja to Tusk, to wybory, to plebiscyt, czy rządy przed 2015 rokiem były lepsze od rządów po 2015 roku. Takiego plebiscytu się PiS nie boi. Słusznie czy nie, to już państwo oceniajcie, ale PiS zakłada, że większość ludzi uzna, że lepsze były ich rządy, bo więcej ludzi na tym zyskali, bo Tusk miał w ciągu 4 lat 5 budżet, prawda, bo tak było, że z dotacji unijnych, z kredytów sobie miał w 4 lata 5 budżet. Co z tym zrobił?
trafiło to do oligarchów, do najbogatszych, prawda? A PiS może i kradnie, ale się dzieli. Jeszcze Romną Łofę po drodze, żeby go jeszcze Romną Łofę, jeszcze tam różne rzeczy ma na sumieniu, a na końcu wypiął się na to wszystko i pojechał sobie do Europy, zostawiając tutaj Polskę w rękach Ewy Kopacz i Bronisława Komorowskiego. No. Co zresztą następnym razem znowu zrobi, to jest wielka naiwność zwolenników opozycji. W każdym razie, największym nieszczęściem, które mogłoby się trafić PiS-owi, byłaby taka opozycja, która nie byłaby obciążona tym, co się działo przed 2015 rokiem. Bo wtedy by się nie dało pokazywać, a jak oni podpisywali kontrakty z Putinem, a co oni tamtoś mam, to nieważne, słuszne czy nie. Wtedy trzeba by dyskutować o jakości usług publicznych, o mieszkaniu, o tym, co się, że poza 500+ to właściwie nic się nie udało, że reforma sprawiedliwości to jest, przepraszam, jakiś fuck-up totalny, prawda? I tych fuck-upów jeszcze można dużo, dużo pokazać. Są rzeczy, które się udały, ale trzeba by rozmawiać o tych, co się nie udały. A tak to możemy rozmawiać o tym, że a w 2012, a w 2015... Przecież w tej chwili jakby państwowa telewizja to jest TVP Historia. To jest wszystko o tym, co było przed 2015 rokiem w kółko, nie? TVP Historia, proszę zostawić, bo bardzo jest mi bliskie. Ja wiem, ale... też jest bliskie. Wiele miłych chwil tam spędziłem z programy, ale wiesz, co mam na myśli? No w dzienniku włączasz wieczorne wiadomości i oglądasz, co było przed 2015 rokiem. No, no tak, no, wiadomo, że mamy te lustrzane, odbicie, jeżeli chodzi o te telewizję. Ale jeszcze, ale zostając przy tej polaryzacji. Z jednej strony, przed chwilą rozmawiałem zresztą o tym z Tadeuszem Cymańskim i zrobiłem mu z tego zarzut. Z jednej strony, z perspektywy Platformy Obywatelskiej, ja wiem, co Platforma Obywatelska obsługuje. Obsługuje emocje nienawiści do PiS-u, które jest głównym spoiwem jej elektoratu i Donald Tusk to bardzo sprawnie odczytuje. Natomiast emocje elektoratu pisowskiego to jest tak, że było dobrze. Wyniki gospodarcze, spada inflacja, są trzynastki, czternastki, robi się naprawdę znowu dość dobrze. Okej, to już jest trochę zjedzone, żeby było bezpiecznie. Za PRL-u wojna, pompowaliśmy masę pieniędzy, broni i tak dalej w Ukrainę. Wojna jest gdzieś tam pod ruską granicą. Wydawałoby się, że PiS powinien o tym gadać. PiS jest czym zajęty? PiS jest zajęty Tuskiem. Poczekaj, bo PiS, atakując Tuska, buduje Tuska. No jest taki mechanizm, że możesz sobie wybrać wroga. Czasami możesz przestrzelić. Wiesz, archetypiczny przykład to jest generał Moczar. Okej, czyli, że PiS jest... Wiesz, o czym myślę. 68 rok, on sobie wymyślił, że... Bo mieli, komuś mieli problem. Tak młode pokolenie wychowane w PRL-u się zbuntowało. To było absolutnie przeciwko ideologii. Więc co wymyśli? Wymyśli, że wylansują na wroga takich żydowskie pochodzenie i komunistyczne. Jak ktoś się nazywał Deutsch Gewand albo Blumstein, albo miał takich rodziców jak Michnik. O nim głównie, prawda, cały ten... Efekt zrobili taki, byli przekonani, że Polacy ulegną antysemickiej morze. Efekt był taki, że z Michnika zrobili wielkiego bohatera i potem wielu ludzi, szczerych Polaków się, tak powiem, nabrało na Michnika, że to jest jakiś polski patriota. No bo go skoro w wolnej Europie, prawda, bez przerwy było o tym, jak go komuniści atakują. Więc w podobny sposób uważam, to jest ta sama socjotechnika. Oni sobie wybrali to, że na razie muszą zbudować Tuska, bo jak mówię, Tusk jest doskonałym wrogiem. Także dlatego, że Tusk ma ten swój szklany sufit i jest część elektoratu, która jest antypis. Proste porównanie do tego, co mówisz, słynne przypadki strażaków, którzy podpalają stodoły, żeby było co gasić. Nie wiem, czy to jest stosowne porównanie. Słuchaj, PiS ma dobrą emocję, bo PiS ma taką emocję, która za PRL nazywała się mała stabilizacja. Mało, to jest, ludzie... Ale jest pewien spokój. Ale wewnętrzna wojna polityczna tak i takie rozbujanie emocji destabilizuje. Ale dobrze, ale jaki jest tego skutek? No oczywiście mówię, w tym marszu rzeczywiście zapanowali i jeżeli to zdołają utrzymać, to PiS będzie w problemach. Ale nie zdołają utrzymać. Zawsze ci wyskoczy jakiś Lis, jakiś Giertych, jakiś Seweryn. I oni się potrafią tydzień powstrzymać, a potem musi z nich wyleźć. A wy hołoto, wy chamstwo za 500, prawda, wy tego. I to jest to, co robi. Znaczy... Ludzie wiesz, w tej piramidzie Maslowa tak zwanej, czyli taka piramida ludzkich potrzeb, jak to psychologia określa, na tą najważniejszą potrzebą człowieka jest bezpieczeństwo. Więc polityk, który zapowiada, do więzienia będzie wsadzał, będzie rozstrzeliwał, skazywał, prawda, tutaj rozliczał, wszystkich porozwiązuje, telewizję rozwiąże, Magdę Ogórek na stosie spali i tak dalej. Ludzie patrzą, człowieku, jeśli ja tu sobie jakoś koniec z końcem wiążę, jest luzik, jest spokój, nie ma luksusów, ale nie jest źle.
Nie, to jest sposób na przegraną. Natomiast jest śmieszna rzecz, wiesz, kto na tym najbardziej wygrywa. Dlatego tak mówię, bo ja lubię się zawsze powoływać na ludzi z obozu przeciwnego. No stąd mówię o tej Gazeta.pl, o Dumie, o Pawłowskim, o tych socjometrach, którzy tam usiłują wytłumaczyć tamtemu obozowi, że jedna lista nie wygra z PiS-em, tylko przegra. Prawda? Ten, kto jest największym beneficjentem tego? Dwóch się bije, korzysta Konfederacja. No. Wszystkie wskazywały, wszystkie sondaże, że jeżeli Tusk zdominuje i będzie jedna lista, to największym beneficjentem tej jednej listy jest Konfederacja. Rafale, a jeszcze spójrzmy na takie trudniejsze momenty związane z marszem, albo kontrowersyjniejsze, jak ktoś by powiedział, sędziowie w marszu. Czy to już jest sędzia Tuleja, który reklamował na profilu w ogóle Platformy Obywatelskiej marsz? Sędzia Sądu Najwyższego, były prezes Izby Karnej Michał Laskowski, który uczestniczył w marszu i tam również się wypowiadał, dlaczego bierze udział w marszu. To już jest taki nowy standard po prostu w Polsce i to już tak będzie, że sędziowie, jedni będą mieli swoich sędziów, drudzy będą mieli swoich sędziów. Jeśli się złamiemy i ulegniemy tej właściwie agresji, którą TSUE dzisiejszym wyrokiem wykonało, bo to jest po prostu... TSUE uznało, że Polska nie jest niepodległym państwem. Absolutnie niezgodnie z traktatami, prawda? Urzekło. To jest coś niewiarygodnego. To jest zamach stanu, a to nie jest nowe, bo TSUE tak urzekło wobec kilku krajów. Wobec Niemiec, wobec Francji, wobec Włoch, wobec Niemiec dwukrotnie, wobec Hiszpanii. I wszystkie te kraje powiedziały TSUE... Nie, nic nie powiedział. Po prostu zignorowały to. Mhm. Po prostu te wyroki gdzieś tam sobie TSUE uparcie. My jesteśmy, stoimy ponad waszym krajem prawem krajowym, a tamci... Luzik, robią swoje, prawda, i to jest taka przepychanka. Więc no, jeżeli się na to my zgodzimy i pójdziemy drogą Luksemburga i Belgii, bo te kraje rzeczywiście uznały dyktat, że TSUE jest ponad prawem krajowym, ponad konstytucją krajową, to tak będzie. No, natomiast z tym coś trzeba zrobić. To po prostu ludzie, którzy leją, przepraszam, bezczelnie na swoje obowiązki, no bo konstytucja, nasza konstytucja jest, szczerze mówiąc, gniotem prawnym, ale to akurat... Znać zasadę tego, że sędzia powinien być skrajnie apolityczny. Ale to akurat... W PRL-u tak było, przed wojną tak było, zawsze było to wiadomo. No. To akurat stanowi wyraźnie. Nie wolno prowadzić działalności politycznej sędziów. Każdy sędzia, który należy do Stowarzyszenia Justycja, powinien zostać natychmiast usunięty z zawodu. Tylko, że konstytucja nie mówi, kto to porobi. No ale skoro konstytucja mówi, że sędziego mianuje prezydent i tym, co sprawia, że sędzia jest sędzią, nie jest rekomendacja KRS-u, bo KRS jest tylko ciałem doradczym. Tutaj jest wyrok z czasów jeszcze Aleksandra Kwaśniewskiego, który to wyjaśnia, Trybunał Konstytucyjny. Tym, co czyni sędziego, jest ślubowanie przyjęte przez prezydenta. Natomiast u nas się przyjęła zasada od czasów już pana Falandysza, że kto mianuje, może odwołać. Przypomnę taki precedens, jakim była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, więc uważam, że pan prezydent Duda powinien na zbitą twarz kilkadziesiąt osób w tej chwili usunąć ze stanu sędziowskiego. Pismem po prostu, ale z powodu za uporczywe łamania konstytucji, artykuł, paragraf, tak, punkt tego, poszedł na zbitą twarz. Wspomniałeś o TSUE. Równocześnie mamy tych sędziów na demonstracji. Czy to nie jest jakaś zmiana kulturowa? W okresie Polski Ludowej czy PRL sędziowie wydawali polityczne, okropne wyroki, byli okropnymi ludźmi. Natomiast udawali apolitycznych. Ich obowiązkiem było udawać apolitycznego i wydawać polityczne wyroki. No, nie wszyscy, ale większość tych, którzy wydawali w sprawach politycznych. Różnie. Tak? Byli wybrani sędziowie, których tak prezes sądu wiedział, kogo do sprawy politycznej wyznaczyć. Jasne. Dokładnie tak. Natomiast zachowywano pozór apolityczności. W tym momencie właściwie no to jakby jest zupełnie spuszczony ten pozór apolityczności. Pytanie... Sędzia nie musi już udawać apolitycznego. Nie, ponieważ ci sędziowie, zauważ, oni to mówią otwarcie, że oni się nie czują sędziami polskimi, tylko oni są sędziami europejskimi. No, ale europejski nie musi być, nie chodzić na demonstrację jednej partii. Chce mi się za ten... No skąd się wzięli sędziowie TSUE? Kto przecież, zobaczmy sobie w Wikipedii, taka pani de la Puerta, która Polskę dosiadała przez długi czas, już chyba skończyła swoją kadencję. A kto to był? To była wiceminister rządu hiszpańskiego, która została...
PSUE to są sędziowie. To są wysocy urzędnicy, którzy coś tam to oceniają. Są politycy, tak? To jest trochę, jak Trybunał Konstytucyjny albo coś takiego. Natomiast raczej w tym Trybunał Stanu, powiedzmy. Albo Trybunał Stanu. A w tym przypadku mamy do czynienia z takimi sędziami. Sędzia Tuleja to jest facet, na którego za chwilę może trafić w sądzie. Ci ludzie mówią otwarcie. Już trafiałem na takich sędziów z wiadomym skutkiem. Natomiast ci ludzie otwarcie mówią, że oni odrzucają polski porządek prawny, bo oni uważają, że nasza członkostwo w Unii Europejskiej jest członkostwem w jakimś, co prawda traktaty nie nadążają, bo nie ma do tego podstawy prawnej, ale jest takie duch w Europie, że Europa jest państwem, nadrzędnym państwem nad państwami narodowymi. I to się próbuje budować. No, to jest w tej chwili wielki spór, wielka akcja, która się tworzy. I zresztą, ja to tak powiem złośliwie, więcej takich rzeczy, bo jeżeli w ciągu roku, według badań CBO, nastawienie Polaków się tak zmieniło, że w zeszłym roku jeszcze miażdżąca większość Polaków uważała, że Unia Europejska to jest przede wszystkim dla nas szansa, a tylko niewielu uważało, że zagrożenie. A dzisiaj tych Polaków, którzy uważają, że Unia Europejska jest dla Polski zagrożeniem, jest więcej niż tych, którzy mówią, że jest szansa, to zobacz, już na tym marszu Donald Tusk już tak wobec Unii się dystansował troszeczkę. Przecież jeszcze rok temu to było absolutnie Unia, matka nasza, święta, prawda, co oni wymyślą, to my wszystko zaimplementujemy i więcej nie musimy ruszać rozumem. Skończy się tak, że Donald Tusk wyprowadzi Polskę z Unii. Dziękuję bardzo, uwzględniając jego szczerze, gdyby to było prawdą. Musiałbym się zastanowić. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Moim kolejnym gościem był Rafał Ziemkiewicz i to nie koniec, bo za chwilę będziemy rozmawiać o historii 4 czerwca z Antonim Dudkiem, a Państwu przypominam o sądzie. Co my mamy za pytanie w tej sądzie? Czy 4 czerwca to dla Ciebie święto? Oczywiście. I o tym właśnie będę rozmawiał z Antonim Dudkiem. Bardzo proszę o głosowanie i pozostanie z nami. Szanowni Państwo, zaczniemy zaraz puszczać na nasz autokar. Polskiego. Taka będzie Polska! A z nami jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak! Witam serdecznie, Krasyniuk, Mazowiecki, Kuroń i wielu innych. Dzisiaj do zwycięstwa prowadzi nas Donald Tusk i wspierają go Rafał Trzaskowski, Ola Dulkiewicz, samorządowcy, ale też Nowoczesna, Zieloni, Basia Nowacka i Lewica. I wspierać go będą wszyscy, bo walczymy o wielką stawkę. Tak jak wtedy. Zwyciężymy! I tak jak wspominałem, kolejnym gościem jest Antoni Dudek, profesor dziejów najnowszych, historyk. Kłaniam się, panie profesorze. Kłaniam się, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa. Dzień dobry jeszcze raz. Panie profesorze, żyjemy 4 czerwca, jego takim bardzo współczesną odsłoną, od, no nie tylko od wczoraj, bo mniej więcej od tygodnia. Cieszy pana taki kierunek, w jakim ta rocznica ewoluowała? No ostatecznie ważna z perspektywy historii Polski, a także bardzo mocno osadzona, bym powiedział, w tym głównym kierunku, z którego pan jest najbardziej znany, badań nad historią Polski, czyli tego kulminacyjnego momentu transformacji. Znaczy, nie cieszy mnie spór, jaki trwa wokół 4 czerwca, bo wiele lat temu to Platforma Obywatelska wzięła sobie przede wszystkim 4 czerwca za swoje święto i od tego momentu Prawo i Sprawiedliwość, które jak ilekroć Platforma mówi, że coś jest czarne albo białe, no to Prawo i Sprawiedliwość mówi odwrotnie, więc Prawo i Sprawiedliwość z kolei się zajęło innym 4 czerwca, czyli 92 roku upadkiem rządu Jana Olszewskiego i tak się przerzucają tym świętem. Jedni mówią o 4 czerwca, czerwca 89, dni o 4 czerwca 92, czyli mówiąc krótko, jest wokół tej daty spór,
I on jeszcze przez czas jakiś potrwa, natomiast myślę, że za jakieś 10-15 lat Polska dojrzeje do tego, żeby uznać 4 czerwca 89 za święto III Rzeczpospolitej, takie, które już nie będzie budziło takich kontrowersji. Czyli uściślając, uważa pan, że 4 czerwca powinien zostać świętem państwowym takim jak powiedzmy 3 maja albo 11 listopada? Tak, tak uważam, dlatego że III Rzeczpospolita jest państwem demokratycznym i kiedy się patrzy, kiedy ta demokracja się w Polsce zaczęła rodzić, to zaczęła się rodzić właśnie 4 czerwca 89. Oczywiście ona nie urodziła się od razu w 100%, zresztą tak samo jak demokratyczna II Rzeczpospolita nie urodziła się 11 listopada, tylko zaczęła się rodzić. W związku z tym jakaś data musi być przyjęta i ja uważam, że data 4 czerwca 89 jakby najwięcej za nią przemawia, żeby ją uznać za ten moment początku narodzin, a oczywiście to się kończy tak naprawdę dopiero ponad dwóch latach, 27 października 91 roku, kiedy się odbyły pierwsze całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu. No ale mamy taki okres dwuletni, który no, nie może być sam z siebie, prawda, żadną datą, zresztą podobnie jak z II Rzeczpospolitą. Więc ja uważam, że 4 czerwca 89 broni się jako początek procesu narodzin demokratycznej III Rzeczpospolitej. Przeciwnicy takiego rozwiązania podnieśliby takie argumenty, już abstrahując od wczorajszej demonstracji i tego, że rzeczywiście w tym momencie jest to taki obszar, który symbolicznie jest dużo bliższy Platformie Obywatelskiej, czy powiedzmy dzieląc Polskę na Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, Donaldowi Tuskowi i jego światowi politycznemu, ale przeciwnicy podnieśliby też inne argumenty. Między innymi taki argument, że to jest data, w przypadku której no, ta symbolika, którą obrosła, jest momentami nieco, można powiedzieć, fałszywa. No, przede wszystkim kwestie 4 czerwca jest przedstawiane jako wręcz pierwsze wolne wybory albo wybory półwolne, co w przypadku wyborów nie, trudno mówić o czymś takim jak półwolne. Był to jednak rodzaj pewnego dealu, w którym no, zawarto pewien stan posiadania kluczowy dla strony postkomunistycznej. Potoczyło się, jak się potoczyło, ale czy to nie będzie zniechęcało do tego, żeby właśnie w tym dniu zrobić święto? Ale to ja teraz, panie, dobrze, to ja odpowiem analogią 11 listopada, który dzisiaj nie budzi kontrowersji. Co się stało 11 listopada? Trochę to budzi, o czym pan powie, ale... Otóż kolaboracyjna Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który był uzurpatorem i dopóki Sejm wybrany dopiero w styczniu 19 roku mu nie powierzył funkcji dalszego sprawowania naczelnika państwa, on nie miał żadnej legitymacji demokratycznej, miał natomiast legitymację od kolaboracyjnej Rady Regencyjnej. To co my właściwie świętujemy 11 listopada? No nie to konkretne wydarzenie, o którym ja powiedziałem, tylko pewien proces historyczny, który zaowocował właśnie później demokratycznymi wyborami do Sejmu i odrodzeniem państwa polskiego w granicach, które się kształtowały aż do 22 roku. I podobnie jest 4 czerwca 89. Samo fiksowanie się na dacie tej konkretnej jest błędem, ponieważ trzeba patrzeć przede wszystkim na skutki tego, co się stało 4 czerwca 89 za sprawą milionów Polaków. Otóż wtedy tak naprawdę odbył się plebiscyt ubrany w szaty częściowo demokratycznych wyborów i w tym plebiscycie większość Polaków, co nie znaczy, że wszyscy, ale większość, wypowiedziała się przeciwko kontynuacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i w konsekwencji tego plebiscytu PRL na przestrzeni kolejnych 2 lat ostatecznie upadła. I to jest pewien twardy fakt. Natomiast mówię, samo fiksowanie się na dacie 4 czerwca i mówienie, że to nie były w pełni demokratyczne wybory, no nie były, zgoda. Nie były, bo wybierano demokratycznie Senat, a Sejm wybierano tylko w 35% demokratycznie. I to jest oczywiście prawda, ale nie zmienia to faktu, że efekty tych wyborów sprawiły, że dyktatura PZPR się zaczęła załamywać bezpośrednio po tych wyborach i ta partia komunistyczna już w styczniu 90 roku przestała istnieć. Czyli w pół roku po wyborach czerwcowych to, co było symbolem rządów komunistycznych w Polsce, czyli PZPR, przestała istnieć. I zapewniam, że stało się to właśnie za sprawą wstrząsu, jaki ta partia przeżyła w efekcie wyniku wyborów czerwcowych. I to się da udowodnić na konkretnych procesach, które po prostu zachodzą w tej partii po 4 czerwca 89. I jak powiadam, to jest dla mnie wystarczający argument, żeby bronić 4 czerwca jako daty przełomowej w procesie destrukcji systemu komunistycznego.
A czy nie lepszą datą byłoby na przykład rocznica wybuchu strajków sierpniowych, a ewentualnie porozumień sierpniowych jako początku tego procesu, który doprowadził do rozkładu systemu komunistycznego, a równocześnie był takim ewidentnym efektem zrywu społecznego, a nie pewnego rodzaju już daleko posuniętych negocjacji, które toczyły się w 1988-1989 roku? No dobrze, tylko po pierwsze po tym 31 sierpnia 80 roku jest jeszcze stan wojenny, są lata dyktatury komunistycznej dość brutalnej, no i trzeba pamiętać, że tak naprawdę jednak w wyborach czerwcowych brało udział więcej Polaków niż w strajkach w roku 80. W obu przypadkach to były ogromne rzesze ludzi, to prawda, ale jednak w przypadku wyborów czerwcowych to są liczby liczone nie w setkach tysięcy, tylko w milionach. Choć frekwencja jednak nie porażała. Nie, to prawda. Zależy na tle czego, bo na tle późniejszej, przypomnijmy, to było 62%, więc gdybyśmy teraz dochodzimy powoli w ostatnim czasie do takiej frekwencji, ale przez większość III Rzeczpospolitej ta frekwencja była znacząco niższa. Ja przypomnę, że w tych pierwszych całkowicie demokratycznych wyborach do Sejmu w 1991 roku frekwencja była prawie 20% niższa, bo wyniosła niespełna 43%, czyli była o 20% niższa niż w czasie tych nie w pełni demokratycznych wyborów w czerwcu 1989. Tak czy owak, w obu przypadkach, tak zgadzam się, w czasie strajków sierpniowych też mamy zaangażowane ogromne masy ludzi, tylko że wybory czerwcowe jednak są liczniejsze, dlatego że do więcej ludzi poszło wtedy i jednak przy pomocy kartki wyborczej przetrąciło kręgosłup dyktaturze komunistycznej. A to, że to poprzedzały rozmowy oczywiście w Magdalence, to jest prawda, no ale powiedzmy sobie jasno, rozmowy toczone w Stoczni Gdańskiej też były oparte na pewnym kompromisie, ponieważ tam się nie domagano całkowicie wolnych wyborów, tam się domagano legalizacji niezależnych związków zawodowych. To był ogromny postęp w procesie liberalizacji systemu, czy demokratyzacji Polski, ale to też nie była w pełni demokratyczna, więc gdybyśmy tak trzymali takich pryncypiów, że to musi być zero-jedynkowo, wszystko musi być w pełni demokratyczne i nie ma najmniejszych wątpliwości, no 31 sierpnia też można podważać, przecież tam ostatecznie strajkujący zgodzili się honorować na przykład konstytucję PRL, no, która, powiedzmy sobie szczerze, wiemy jak była uchwalana i wiemy co zawierała, więc nie bądźmy tacy pryncypialni, bo mam wrażenie, część w Polsce osób jest szalenie pryncypialna. Pan wcześniej wspomniał o tym, że Polsce Tuska 4 czerwca bardziej odpowiada niż Polsce Kaczyńskiego, ale tak się składa, że 4 czerwca 89 roku Polacy na senatora wybrali Lecha i Jarosława Kaczyńskich, a nie Donalda Tuska. Do tego zmierzałem. W tych wyborach nie kandydował. Panie profesorze, do tego zmierzałem, bo tych paradoksów jest dużo, dużo więcej. Bronisław Komorowski w 89 roku zbliżony zresztą wówczas politycznie do Antoniego Macierewicza, kontestował tamte wybory. Bracia Kaczyńscy byli istotnymi, no można powiedzieć, istotnymi graczami tej części solidarnościowej, części sceny politycznej, którzy wynegocjowali wcześniej to porozumienie i brali w nim udział. Czy takie rzeczy w ogóle później mają jakieś znaczenie? Pan wspominał o 11 listopada. 11 listopada stał się dzisiaj w Polsce, najbardziej jest kojarzony ze świętem Ruchu Narodowego. Ruch Narodowy przed II wojną światową kontestował 11 listopada, uważając, że jest to święto Piłsudczyków i Piłsudczycy to świętowali. Czy te święta już tak zupełnie w oderwaniu żyją jakimś takim swoim życiem i te dni, czy powinniśmy nad tym przejść do porządku dziennego, czy jednak jakoś starać się upominać o to, że a nie, ten Komorowski to kontestował, a ten Kaczyński to tam był i tak dalej. Wie pan, generalnie wszystkie święta mają swój kontekst historyczny. Najmniej kontrowersyjne jest święto Konstytucji 3 maja, bo ono jest tak odległe. Bo było dawno. Zarazem jesteśmy tak dumni, że byliśmy drugim krajem, który uchwalił konstytucję na świecie, choć ona, jak wiemy, długo nie pociągnęła, to nie przetrwała. To 11 listopada też już przestał budzić takie emocje. Nie wiem, czy to jest święto. Oczywiście narodowcy przez marsz niepodległości próbowali je przejąć, ale mam wrażenie, że jest to święto generalnie
traktowane przez większość Polaków jako święto niepodległości i uważam, że demokratyczna Trzecia Rzeczpospolita też powinna mieć swoje własne święto, bo to państwo istnieje już ponad 30 lat i moim zdaniem prędzej czy później jakieś święto Trzeciej RP zostanie przyjęte, a to, że wielu nie będzie kojarzyła tego z czymkolwiek, będzie się to tylko mieszało, to jest zrozumiałe i naturalne. No po prostu już tak jest, że świadomość historyczna społeczeństwa jest ograniczona. Trudno wymagać od większości obywateli Polski czy jakiegokolwiek innego kraju, żeby żyli przeszłością, żeby szczegóły tych wszystkich rocznic historycznych pamiętali. Istotne jest co innego, czy elita polityczna się potrafi porozumieć co do tego, że jakieś święto zasługuje na ustanowienie, że jakaś data jest warta wyróżnienia. No na razie takiego kompromisu nie ma i w moim zdaniem w najbliższych latach nie będzie. 4 czerwca jest tutaj wyraźnie zakładnikiem tego sporu politycznego, który się toczy i dopóki on nie wygaśnie, to niewątpliwie 4 czerwca świętem państwowym nie będzie. I paradoksalnie tak samo byłoby z 11 listopada. Gdyby po II wojnie światowej komuniści nie zlikwidowali tego święta i opozycja antykomunistyczna po latach nie wróciła do niego, gdyby po II wojnie światowej Polska się odrodziła jako demokratyczne państwo, prawdopodobnie święto 11 listopada by nie przetrwało, ponieważ jak pan słusznie zauważył, było kojarzone z sanacją, z Piłsudczykami, a ci delikatnie mówiąc byli oskarżani o klęskę wrześniową i uważani, no, nie byli zbyt popularni mówiąc krótko i raczej szanse, żeby się odrodzili jako znacząca siła na początku Polski niepodległej po 1945 roku nie byłaby duża. Więc w ramach desanatyzacji Polski, prawda, tą datę 11 listopada by też pewnie z kalendarza wyrzucono. No ale tak się nie stało. 11 listopada przetrwał, dzisiaj jest powszechnie akceptowana. Co będzie z 4 czerwca, to pokażą najbliższe lata, a może nawet lat kilkanaście. Panie profesorze, żyjemy w czasie wielkiej polaryzacji społecznej. Może w takim razie każdy niech, a święta, no, jak zauważyliśmy, żyją swoim własnym życiem, może niech każdy ma swoje święto. Donald Tusk i Platforma Obywatelska 4 czerwca, narodowcy 11 listopada, PiS właśnie Tadeuszowi Cymańskiemu niedawno proponowałem w trakcie dzisiejszego wieczoru, żeby sobie wziął 15 sierpnia na przykład, bo to niedługo, też przed wyborami. I każda część Polski będzie miała swoje święto historyczne. Już nieważne, co tam się stało. Ważne, że wtedy mogą wyjść na ulicę i zademonstrować poparcie dla swojego lidera. Co pan sądzi o takim pomyśle? Pan, tylko że obok tych świąt, że tak powiem, dla każdego obozu politycznego i to jest zrozumiałe, tak jest i tak być powinno, powinny być święta, które łączą, czyli święta ogólnopaństwowe. No i takim świętem dzisiaj jest święto 3 maja i 11 listopada. Ja wierzę w to, że dołączy do nich kiedyś święto właśnie 4 czerwca. Jak nie dołączy, to trudno. Każdy sobie będzie obchodził co innego. To jest wszystko kwestia umowna. Natomiast ja byłbym przeciwnikiem likwidowania na przykład w imię właśnie tego, żeby każdy miał swoje święto na przykład 3 maja. No dlaczego mamy z tego rezygnować? To już raczej podyskutujmy o 1 maja. Dlaczego 1 maja w ogóle istnieje, skoro co najwyżej część lewicy się do niego przyznaje. No istnieje, bo to jest długi weekend i politycy się boją zlikwidować Polakom długi weekend związany z datą 1 i 3 maja, gdy tymczasem nie ma już w istocie rzeczy większego uzasadnienia dla skompromitowanego przez komunistów święta 1 maja. Ale przetrwało no właśnie na takiej zasadzie. Ale mamy garstkę postkomunistów, którzy jeszcze chodzą na pochody, ewentualnie młodych ludzi, którzy są nimi zafascynowani. No też tak garstkę. Chodzi. To też trzeba o nich zadbać, trochę państwo musi w tej sytuacji. No dobrze, ale to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby oni sobie dalej chodzili, tylko jest pytanie, czy to ma być dzień ustawowo wolny od pracy. Dlatego, że proszę pamiętać, mamy dwa rodzaje świąt w Polsce. Mamy te święta, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy, ich jest ograniczona ilość. To są głównie święta kościelne bądź święta właśnie takie, jak wymieniłem, czyli 11 listopada czy 1 i 3 maja. Natomiast mamy całe mnóstwo różnych świąt, które nie są dniami wolnymi od pracy i można świętować Dzień Strażaka, Dzień Górnika, prawda, i tak dalej, Dzień Nauczyciela, no ale to nie są święta i słusznie, które są dniami wolnymi od pracy. Więc kiedy my mówimy o święcie, przede wszystkim mówimy o tym najwyższym rangą święcie, jakim jest dzień ustawowo wolny od pracy. I to budzi największe, powiedziałbym, zainteresowanie opinii publicznej, czy by można było jeszcze ewentualnie jeden dzień dodatkowo wolny Polakom zafundować. Ja byłbym za tym, żeby to był albo 31 sierpnia, albo 4 czerwca, bo ja nie jestem jakimś radykalnym przeciwnikiem daty 31 sierpnia. Też widzę pewne argumenty, które przemawiają za tym, żeby to uczynić świętem III Rzeczpospolitej. Natomiast ciągle uważam, że dla budowy pewnej tożsamości państwowej tego
właśnie państwa, które my budujemy od roku 89, potrzebne nam jest jakieś inne święto niż to, które nawiązuje czy to do jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej, jak święto Konstytucji 3 maja, czy święto 11 listopada, no, które jest nieodłącznie związane z drugą Rzeczpospolitą. Przydałoby się jakieś święto jednak dotyczące państwowości współczesnej, a tego nie ma. Muszę szczerze powiedzieć, że w moim domu nigdy się 1 maja nie obchodziło flagę. Zawsze wieszaliśmy 3 rano z ojcem, ale nie zmienia to faktu, że jakoś tak jak wypadnie w piątek albo w poniedziałek, to się aż tak strasznie na to święto nie gniewam. Szczególnie, że to często pierwszy ładny weekend. Nie darmo Brytyjczycy też mają May Day, kiedy nic nie obchodzą, ale jadą na majówkę po prostu z koszykami. Panie profesorze, chciałem jeszcze na koniec prosić, bo zawsze tak robimy w tym programie, żeby pan zarekomendował naszym widzom jakąś książkę dobrą do czytania historyczną, ale wcześniej, zanim pan to zrobi, przeczytam wyniki sondy, którą przeprowadziliśmy. Zaraz jeszcze się upewnię. Tak, 4 czerwca to dla ciebie święto? No muszę powiedzieć, że nasi widzowie skłaniają się ku temu, co pan mówił, ponieważ dla 58% jest to święto, aczkolwiek dla 42% nie. Więc po pierwsze widać, że jednak dla większej ilości osób to jest święto, przynajmniej tych, które zapytaliśmy, ale polaryzacja istnieje i jest stosunkowo bliska środka, jak we wszystkich innych sprawach w Polsce. Panie profesorze, to co czytać? No, ja polecę książkę, która trochę nawiązuje do naszej dzisiejszej rozmowy. To jest książka profesora Krzysztofa Brzechczyna, Umysł Solidarnościowy. Książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej nosi tytuł Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w latach 80. Czyli to jest książka, która mówi właśnie dokładnie o tych dwóch datach, o których tu mówiliśmy. O 31 sierpnia 80 i o 4 czerwca 89 i o tym, co było między tymi dwoma datami, czyli jak się kształtował program Solidarności, jakie spory tam były, jak ten ruch był wbrew pozorom bardzo wewnętrznie zróżnicowany i jak bardzo on zmienił Polskę. Więc to jest dla mnie książka, która wydaje mi się ważnym przyczynkiem do tego tematu, o którym żeśmy dzisiaj rozmawiali. I profesor Brzechczyn jest jednym z najlepszych specjalistów właśnie od myśli politycznej, a konkretnie od myśli politycznej polskiej opozycji w czasach PRL, w tym wypadku o myśli politycznej Solidarności. A zatem Krzysztof Brzechczyn, Umysł Solidarnościowy, raz jeszcze pokazuję tę książkę. Wydaje mi się, że dla wszystkich, których ta tematyka, o której rozmawialiśmy, jest ciekawa, to im ją serdecznie polecam. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie państwu. Wyniki sądy znamy. Państwa zapraszam jutro na Wieczorny Ekspres w imieniu Jacka Prusinowskiego. Jego gościem będzie Bogusław Wołoszański, a ja zapraszam również za tydzień oczywiście do mnie o godzinie 18:00. Dziękuję.